zwykły autobus komunikacji miejskiej, ale jednak niezwykły. Parkobus nieco odróżnia się od swoich kolegów jeżdżących po ulicach Krakowa. Poza tym, że nie ma numeru linii, po jakiej kursuje, to jest zdecydowanie bardziej zielony niż standardowe autobusy komunikacji w barwach Krakowa. Także wozi pasażerów, ale nie do pracy, szkoły, na zakupy czy w rozmaitych sprawach. Parkobus wiezie mieszkańców na niezwykłe wycieczki do parków i terenów zielonych Krakowa. W tym wypadku trasa wiodła z Kurdwanowa do Lasu Witkowickiego, bez biletu przez całe miasto. Oczywiście zgodnie z rozkładem, szansa na odwiedzenie miejsca, w którym na przykład jeszcze się nie było. Znamy parki, ale nie tak odlegle. Też mieszkamy po drugiej stronie, na Podgórzu, w Paszowie, w związku z czym trudno by było inaczej tutaj dotrzeć. Parkobus to świetna okazja dla mieszkańców jednej części miasta do poznania ciekawego, zielonego miejsca w drugiej, odległej części. W tym wypadku to Las Witkowicki. Dla mieszkańców południowych dzielnic szansa na zatracenie się w zieleni, do której normalnie ciężko się wybrać. To idziemy na mały spacer, możecie rozglądać się. Gratką tej wycieczki był spacer w zieleni pod okiem speca od przyrody. W tym wypadku niezwykle ciekawy, bo mieszkańcy mieli do czynienia z lasem. A jak to w lesie bywa, wiele atrakcji dla małych i tych nieco większych uczestników parkobusowego wypadu. Taka wyprawa za każdym razem daje szansę na wcielenie się w rolę odkrywcy. I wcale nie trzeba do tego jechać na drugi koniec świata. Wystarczy drugi koniec miasta. Ja tu jest przyjechałem pierwszy raz, nie miałem świadomości, że takie miejsce jest w Krakowie. No, także super, gratulujemy. Eksploracja Lasu Witkowickiego była ciekawa z jeszcze jednego powodu. To motyle. Są kolorowe. Na miejscu można było się dowiedzieć prawie wszystkiego o motylach. Jedynym ograniczeniem był tylko czas i zapadająca noc. Przewodnik, entomolog, niestrudzenie odkrywał przed parkobusowiczami świat tych owadów skrzydlatych. Aż zapadły ciemności i można było podziwiać na żywo ćmy. Choć prawdziwą gwiazdą wieczoru stał się nieoczekiwanie pewien biegacz, a właściwie biegaczka. A ponieważ jest to samica? Stworzenie zostało puszczone wolno, a parkobus bez biegacza, to jest biegaczki, wrócił skąd przyjechał.